Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek House Flipper 2. Proszę Państwa, rozejrzyjmy się po tym naszym tutaj domostwie, ponieważ wydaje mi się, że warto byłoby jednak poznać miejsce zamieszkania, a my tylko w tym pokoju tutaj urzędowaliśmy i nic więcej nie widziałem, jeżeli chodzi o kwestię tego domu. Więc zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. Okej, jakieś pudełeczka. O! Co to? Nie udało mi się wykończyć dodatkowego pokoju miłej zabawy. O, no to miło. A tutaj? Dziękuję za zdjęcie ze mnie tego ciężaru. Dziękuję za dołożenie mi roboty. O matko. Mogłem tego nie otwierać. No dobrze. A tutaj? Co tutaj jest? Łazienka. Okej. No, myślę, że... Czekajcie, co my mamy w ogóle tutaj... Aha. Czyli tak, nie mamy nic do malowania, szpachelki nie mamy. No, generalnie to nic nie mamy, oprócz wora na śmieci i takich tam. Ojejku, ojejku, a co to się tu zbiło? Jakieś nieszczęście, co tu się... Co to jest? Jeśli chcesz, możesz zająć dużą sypialnię. Ale czy to jest nasz dom, czy to jest dom, który jest tam wynajęty? Bo to przecież tak to brzmi trochę. O, to do rozpakowania kartony. No nic, no ale żeby się tym domem zająć, to my byśmy potrzebowali przede wszystkim uzyskać trochę więcej tych narzędzi. Witaj w domu, słonko. O kutwa. Słonko? A tutaj mamy... O, laptop. No dobra. Dobrze, że w końcu zszedłem, nie? Masz trochę pizzy w lodówce. A dziękuję, a to my musimy tutaj jeść? Bo nie widzę nigdzie takich tych. Użyj. No dobra. Co tutaj będzie za notatka? Cześć, słoneczko. Właśnie zadomowiliśmy się w Moonrise Bay. Nasz nowy dom jest cudowny. Musisz nas koniecznie odwiedzić, żeby się przekonać. I dzwoń częściej. Zadbaj o nasz stary dom w Pineapple. Ściskamy i całujemy mama i tata. No to już wiemy, czyj to jest dom. Jeśli musisz coś naprawić, narzędzia są w garażu. Elegancko. Bardzo fajnie. No chyba będziemy musieli to odwiedzić. No bardzo fajnych mam rodziców, że taki syf tutaj zostawili. To jest jakiś schowek tutaj. A tu to jest garaż. Ojej, ale jaki mi krusi. To są narzędzia. Otwórz. Okej. Okay. I co my tutaj mamy? Mamy młotek. No dobrze. Można powiesić na ścianie. Elegancko. Skoro tak... Na co mi nożyk tapicerski? No, no dobrze. Narzędzia są w garażu. To jest garaż. Trochę mały. Ale jest. Dobra, posprzątajmy tu trochę. Już taki syf, naprawdę, mamo, tato, gratuluję wam. Co tutaj jest? Wybacz te śmieci. No nie wiem, no jaki wy przykład synowi dajecie? Że to po prostu skandal. O, proszę uprzejmie, no co tu się dzieje? Łopata? No dobra. Można stąd zabrać łopatę. Jak to wszystko na ścianie wisi, to niech wisi. Taki styl. No dobrze, weźmy trochę tutaj tych śmieci, ogarnijmy, bo to przecież Matko Boska. Rodzice przykład dali dziecku. Ej. Po prostu żyć nie umierać. Albo to celowa robota jest, słuchajcie. Ale nie, no słuchajcie, muszę przyznać, że dom jest piękny. Naprawdę. Dobrze. Ogarnijmy to. Dobra, od garażu zaczynamy. To mi nie będzie potrzebne, tak naprawdę. Oj. Troszkę tylko tutaj uprzątnę te plamy, bo wiecie, mierzi. Zaraz to się napisze. No ale to co, garaż cię mierzi, a w domu cię nie mierzi? Też mnie mierzi. Dobra.
To nie jest do umycia, ale worem tego też nie jestem w stanie ogarnąć. Tak samo jak tych liści. Co by tutaj było takiego? Chyba odkurzacz, słuchajcie, zbieranie śmieci, ale na razie go nie mamy. No trudno. No dobrze, mamy garaż w miarę posprzątany. To może byśmy ogarnęli temat... Czego byśmy mogli ogarnąć? Maili. Fajna kof. O, mam dla ciebie nową misję. Robert Pattern. Albo Bajzel po współlokatorze mnie załamał. Chłopie, po współlokatorze to jeszcze pół biedy. Mnie własna matka z ojcem tak załatwili. No dobra, ale zobaczmy to. Witaj, przybyszu. Latami gorzkiej samotności nie dbałem o stan moich komnat, lecz musi się to zmienić. Dzielna dusza postanowiła niedawno do mnie dołączyć i towarzyszyć mi we wszystkich przygodach. W skrócie, starożytny brud i góry śmieci czekają na prawdziwego śmiałka. Błagamy, przybądź nam z odsieczą i odmień zapomniany loch pod naszymi kwaterami. Uczyń go godnym mojej nowej towarzyszki. Twoje trudy zostaną hojnie nagrodzone, tylko musisz poczekać na nasz powrót. Całą drużyną wyruszyliśmy na konwent. Niech fortuna ci sprzyja, Robert Pattern. No, nawiedzony trochę. No dobrze. Ogarnijmy temat. Skoro tak, to niech i tak będzie. No dobrze, mamy domek. I teraz tak, zobaczmy. Tutaj zadań nie ma. Wygląda na to, że w tym pokoju nie ma nic do zrobienia. Spróbuj gdzieś indziej. No, taki mam zamiar. Ale czy tutaj też mam garaż sprzątać? Bo jakoś to tu mnie tak... Zrespiło, zobaczmy. Okej, czy tu jakieś rzeczy? Nie. No dobra, to idziemy dalej. Tutaj chyba też nic do zrobienia nie ma. Ja się obawiam... A, ale tutaj jest. No właśnie, obawiałem się tego, że jak gdzieś tutaj wejdę, to będzie jeden wielki syf, ale mail tak wskazywał właśnie. No dobra, śmieci mamy 52, 14 plam, dobrze, niech i tak będzie. To ogarniajmy. Proszę bardzo. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Może pod kół sobie przefiltrujemy to, będzie wiadomo. Zaraz wora zapcham i będzie tyle. Okej. Co tu jeszcze by można było? Śmieci jeszcze jest 11. To jest jako śmieć? O, ciekawe. Jeszcze 3 jakieś śmietki. Czy my tu coś widzimy? A że ja ślepy jestem. A, dobra, tutaj. No dobrze, czyli śmieci mamy z głowy. Dobra, teraz plamy. Musimy zmienić narzędzie. No to... Plamy w miarę widać. Ten kwiatek to taki, powiem szczerze, już chyba dednięty jest. O! No dobrze. Jeszcze gdzieś jedna plamka jakaś jest. Ach, tutaj. No dobrze. Okej, to byśmy mieli. No to teraz co? Może byśmy poustawiali tutaj coś? Bo to tak trochę nie wypada. Co tutaj bym... Co to jest? Jakiś pionek chyba, tak? A mogę tu kucać? Kontrol? Nie. C? Nie. Aha. No to fajnie. Ja nie wiem, dlaczego mnie się zawsze trafiają niepełnosprawni ruchowo bohaterzy. Albo pełnosprawni inaczej. No ale trudno. Dobra, czy coś tutaj jeszcze byśmy mogli? Ta gazeta. No dobra, nie mój dom. Ja miałem tutaj tylko konkretne rzeczy porobić. Tu nie ma nic do zrobienia. No ale tutaj to już też nie ma nic. No to ciekawe. Strasznie mało pracy. Wow.
Takie niepokojące troszkę, ale tutaj coś mamy. O, dobra, bo to tam się na dół schodzi. Okej, okay, no to weźmy tutaj jeszcze te śmietki. Co ten worek taki nie zapychający się? Usuńmy plamkę. Albo plamki. Jeszcze jakieś ślady. Dobra. Ja bym tę buteleczkę jeszcze tu postawił. Fajnie, że każdy przedmiot można wziąć do ręki. Podobają mi się takie właśnie rzeczy. O kurcze blade. O kurcze blade. Dobra, weźmy najpierw wora. Straszne. Ten toster to nie jest do wywalenia. Tam mamy do wywalenia. Dziewiętnaście śmieci jeszcze. Ach, tutaj jest. O, jak fajnie, że śmietnik jest tak blisko. Znaczy, w sumie nie wiem, jaki jest tutaj sens umieszczenia tego śmietnika, ale nam się przyda. Wy również pisaliście, moi drodzy, w komentarzach, że nie muszę koniecznie biegać do takiego śmietnika, a mogę korzystać z kosza na śmieci, który jest w domu. To bardzo fajnie. Każą nam rozpakować pudła, ale ja proponuję, żeby może najpierw wyczyścić wszelkiego rodzaju zabrudzenia, bo z pudeł wyciągniemy prawdopodobnie rzeczy, które będziemy musieli poustawiać, więc lepiej już poustawiać na czystych powierzchniach. Co się tutaj dzieje? Aha, to jest po prostu tak zniszczone strasznie. Co tu się działo? To rzeczywiście nikt nie sprzątał od długiego czasu. Masz punkt ulepszenia w kategorii mycie. Elegancko. To jest odrapane. To nie jest brudne. Czy okno? Nie, okno raczej nie. No dobrze, to raczej też jest odrapane, ale to jest brudne. To jest takie stare. Dobra, jeszcze 23 plamy. O! A co tu się? Tam nie doczyściłem po prostu. I stąd to wynikało, że jeszcze tam była plama. A ja się nie mogę doczekać. Słuchajcie, aż dostaniemy już narzędzia takie, gdzie będziemy mogli ogarniać remonty. Ale to chyba jeszcze trochę trzeba poczekać, nie? A, ja proponuję, żeby może rozdać sobie punkty, bo właśnie, dostaliśmy tutaj w mycie, więc co nam to da? Jeszcze szybsze mycie. Zmywaj plamy szybciej niż ktokolwiek w całym Pineacove. No dobra. Aha, nie, to najpierw to. Zmywanie plam stanie się, cóż, szybsze. No dobra, czyli to najpierw. Okej. No dobrze. Tu mamy plamy. Cały stół bilardowy też trzeba wyczyścić. Jejku, matko. Aż żal tego stołu. No dobra, tutaj jeszcze plamki są. Hop. No. Aj. Cholera, zablokowałem się. Ajuda mi zdronio. Co ja zrobiłem? Czekajcie. Wróć do siebie. No właśnie nie chcę. No i tu by się kucnięcie przydało. Ja cię kręcę, poczekajcie. Ale się załatwiłem. No dobra, uciekaj. Jejku, jejku. No dobra, gdzieś to postawmy. Na razie, może nie wiem, tam. Bo przecież trzeba przejść jakoś. No nie no. Idź tam, nie przeszkadzaj. No dobrze, możemy wysprzątać. Jeszcze 12 plam, wow. Nie sięgnę tam. Muszę tam przejść jakoś. Przecież jak wskoczę na ten stół bilardowy, to mnie zablokuje. No dobrze, 11 plam. Gdzieś jeszcze jakieś plamy są, tylko... Aha, czyli to jest połączone... Nie, to tam ta łazienka to jest chyba jako inne.
Musimy zobaczyć, gdzie tu jeszcze są plamy. Ach, tam są, ale to nie jest 11. Ojejku, no... Czy ja mogę to sprzedać? Mogę. No to tylko przeszkadza. Tego stołu bilardowego może nie będę sprzedawał, bo się ktoś wkurzy. No dobra, jeszcze tutaj, tak? Jeszcze 8 plam. Ach, tam na podłodze jest, dobra, pod stołem. O! No dobra, o suficie zapomniałem, rzeczywiście. O kurczę. Naprawdę, to gruba akcja była. I zobaczmy tutaj. No dobrze, ogarnęliśmy temat. Zadania. Ach, mam sprzedać tutaj jeszcze rzeczy. No dobra, no to w porządku. Czyli tak, 2 fotele do sprzedaży, tak? Coś takiego. Ja naprawdę mogę wiele rzeczy tutaj sprzedać. Mogę sprzedać równie dobrze wszystko. Jeszcze 3 krzesła. Ale fotel też do sprzedania. I krzesło, tak? Jeszcze 2 niby. Stół też? To jest ten? Chwileczkę, nie. Nie, żeby się nie pomylić, to jest ten. Okej. Okay. Jakieś deski też tutaj do sprzedaży. Czemu nie? Czemu nie? To mogę... Dobra, wszystko im wyprzedam. Co ja się tam... Aha, tego nie sprzedajemy. Dobra, czyli to, czego nie sprzedajemy, to będzie na czerwono. Możesz teraz zakończyć zlecenie, ale ja nie chcę. To do sprzedaży, to do sprzedaży, to też można. Kija, nie? Przynajmniej zrobi się tu porządek. Mogłem to najpierw ogarnąć, ale nie spojrzałem. No trudno się mówi. To jest do sprzedaży. Tego nie sprzedajemy. To wszystko zostaje również. To do sprzedaży, to do sprzedaży, to także. Elegancko. Pufy zostają, ale to nie. To zostaje, to nie zostaje. No dobra, zobaczmy. Czy coś jeszcze? Nie, wszystko już żeśmy sprzedali, posprzątali. Zostało tylko rozpakowanie pudeł. No to w takim razie zerknijmy, co się tutaj znajduje. O, nowe plakaty. No dobra, ja bym je gdzieś... Czekajcie, gdzie można je powiesić? Niech sobie wisi. No, sporo tutaj tych plakatów jest. Wow! Za chwilę mi miejsca na ścianie braknie. Czy tu też kolejne plakaty będą? A, nie. To są... Co to jest? To jest Stronghold. To jakaś gra. Chyba planszowa. Albo, nie wiem, puzzle może? Nie, to chyba gra jest planszowa. No dobrze, ułóżmy tutaj. O tak, to jakieś takie skrable. Wow, no to jest typowo, kurczę, gracz, no. Robocika to mogę tutaj ustawić, o. I radyjko. O, radyjko to gdzieś bym tutaj postawił może. O ile się zmieści? Nie zmieści się między tymi. Ale tutaj niech sobie stoi, o, w ten sposób. No dobra. Co tam jeszcze mamy? Okej, okay, to na konsolę gierka. Szanuję. Aczkolwiek ja jestem pecetowcem. Chociaż jest jedna gra na PlayStation, którą bardzo kocham wręcz. Z Gran Turismo. Cała seria. I do wersji PlayStation 3 to grałem w Gran Turismo. Ale niestety konsoli już nie posiadam żadnej. Może kiedyś to się zmieni. Nie wiem. Zobaczymy. Kupowanie konsoli dla jednej gry trochę mija się z celem, nie?
No i dobra. Poustawialiśmy to, co mogliśmy. Jeszcze jest jeden karton, ten duży. Nie wiem, co tutaj będzie. Ach, no dobra, to telewizor, okej. No i pewnie konsola będzie, niech zgadnę. A, kurczę, nie, głośnik. Dobra, tak bardziej wygląda jak monitor odsłuchowy. To radio musimy przestawić jednak. Ja bym proponował radyjko tutaj jednak umieścić. No, a ten głośniczek tutaj? O kurczę, to jest konsola? Niech sobie tutaj stoi. Tak, to jest konsola. I dwa pady do tego. Okej. No dobrze, ale to jeszcze nie koniec atrakcji na Tonight ze względu na fakt, że mamy tylko dwie gwiazdki, tak? Powinniśmy mieć trzy. Ta bila to powinna być na stole. O, i ta również. Myślę, że tak byłoby lepiej. Jeżeli chodzi o kije, no to powinny być na stojaku. Ale dlaczego nie mogę umieścić? O, ciekawa sprawa. Nie da się między tymi umieścić. No dobrze, to niech sobie tutaj będą. Tu jeszcze mamy niestety. No dobra, sprzątamy. Toaleta do posprzątania. Okej, i to chyba będzie tyle. Tak, tutaj... Tutaj to już wszystko będzie. No dobrze. No dobrze, no posprzątaliśmy średniowieczny brud. Doprowadziliśmy to do jako takiego ładu i składu. O, jeszcze jedna bila. I to jedna, to znaczy w sumie najważniejsza. No dobrze, ja bym może jeszcze to poukładał. Mnie to trochę mierzi. Kuję w oko. No, ale czemu się nie chcesz obkręcić? No popatrz, no. No próbuję scrollem obrócić. Jesteś bardzo niegrzeczną półeczką, naprawdę. No to dobrze, to sobie staniesz tutaj. O. Dobra, jako tako zrobiłem, aczkolwiek myślałem, że ona tutaj stanie, tylko że nie mogę jej obrócić z jakiegoś tam względu. Proszę Państwa, trzy gwiazdki mamy. Shift, Enter, żeby zakończyć. 2989, więc dobrze. Elegancko, akceptuj. Jak się zastanawiam teraz, czy my za te nasze kredyty w portfelu, to my mamy wykupić ten dostęp tutaj do reszty narzędzi. No coś tak mi się wydaje, że no nie dostając żadnych zleceń, które to odblokowują, tak jak w jedynce miało miejsce, no to może tutaj trzeba wykupić. Ale to będę patrzył, poszukam. Może w międzyczasie Państwo podrzucicie coś w komentarzu i będzie dobrze. Tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.